Cotygodniowa analiza Bitcoina. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z zarabianiem oraz marketingiem w internecie, zarabianiem na rynku Forex oraz na rynku kryptowalut. I w tym materiale będziemy rozmawiali na temat rynku kryptowalut, a w szczególności na temat Bitcoina i tego, w jakim kierunku może Bitcoin pójść w najbliższych dniach i dlaczego tak sądzę, a nie inaczej. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, abyś była na bieżąco z kolejnymi możliwościami, z kolejnymi informacjami, które przedstawiam Wam na moim kanale. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i lecimy z tematem, czyli analizą Bitcoina na najbliższe dni. Spójrzmy sobie z perspektywy dłuższego czasu, jak to wygląda, czyli wejdźmy sobie na interwał na przykład 4 godziny. Mamy dzisiaj 20 stycznia, czyli za 3 dni kończą się kontrakty BACT. Zobaczmy, że BACT w grudniu zaczynało się, kontrakty futures, kontrakty długoterminowe, miesięczne kontrakty zaczynały się na poziomie 7,5 tysiąca, w tych okolicach 7,5 tysiąca. W tym momencie jesteśmy 8600. Mieliśmy najpierw testowanie poziomu 8400, zejście, mocne wybicie, tak w zasadzie jedną świecą zostało to wybite i potem kolejne wzrosty, mieliśmy kolejne testowanie poziomu 8900, zobaczcie, że to było 3 razy testowane, zejście w dół, mocne wybicie, znowu tutaj mieliśmy, zobaczcie, dwie świece manipulacyjne wybijające tak. Te osoby, które, weźmy sobie na interwał troszeczkę niższy, zobaczcie, co to tam się utworzyło. Podwójny szczyt nam się tutaj utworzył, czyli mieliśmy sygnał na spadki, tak? Według patternu podwójnego szczytu. Mieliśmy szczyt, widzimy trzy knoty, czyli cena nie chciała pójść wyżej, była presja tutaj sprzedających, żeby tą cenę zbić. Widzimy kolejną próbę, zejście niżej, teoretycznie można, było tutaj dużo osób już pakowało się pewnie na spadki, widząc ten pattern podwójnego szczytu. Tym bardziej, że zostały wybite poprzednie szczyty, gdzie, jak sobie zauważycie, tutaj również mieliśmy nawet potrójny szczyt, który został wybity tym impulsem tutaj, tak? Tymi kilkoma godzinami. Więc większość osób, które tutaj się pakowało na spadki, widząc potrójny szczyt, została wybita tutaj. Tutaj kolejne osoby się załadowały na spadki, po czym zostaliśmy mocno wybici po raz kolejny jedną świeczką, tak naprawdę 15-minutową chyba, zobaczmy na 15 minut. Tak, jedna świeczka 15-minutowa wybiła to wszystko i po kolei powolutku sobie zaczęła spadać. Potem, żeby co było ciekawego, wszystkie te osoby, które miały stop lossy tutaj, na tym poziomie, wszystkie te osoby, które miały stop lossy na tym poziomie, zostały wybite jedną kolejną świeczką, która trwała, no tutaj powiedzmy godzinę, ale w zasadzie tak naprawdę trwała 15 minut. Mocny interwał, mocna sprzedaż jednego z grubasów, który wybił, zobaczcie, te wszystkie poziomy. To jedną świeczką. Żeby było mało, jeżeli ktoś się zorientował, że nastało tutaj wybicie tych stop lossów i osoby tutaj zaczęły grać już na wzrosty, no to kolejna świeczka wybijająca jeszcze raz te osoby, żeby dobić kolejne osoby, które już tutaj pakowały się na wzrosty. Ja szczerze powiem Wam tak, moja teoria brzmi w ten sposób. W najbliższych dniach zobaczymy spadki. W najbliższych dniach zobaczymy spadki i tak BACT, grając na wzrosty, swoje cele osiągnął, tak? Ponieważ zaczynali przy 7500. Zaczynali przy 7500 w tym poziomie. Podejrzewam, że kurs może dojść, ja tak obstawiam i tak i pod to gram. Pod to mam również pozycje otwarte i zlecenia oczekujące na sprzedaż Bitcoina na poziomie 8550. W tych okolicach powinna nastąpić sprzedaż w najbliższych godzinach. Myślę, że dzisiaj jeszcze to nastąpi. Dojdzie do tego poziomu.
Po czym zobaczymy spadki do minimum poziomu 8500, ponieważ to jest strefa, którą kurs musi przetestować. Widzimy tutaj ogromny impuls na interwale 4-godzinnym. Kurs tutaj musi dojść, zrobić ten imbalans, wypełnić, czyli tą pustą przestrzeń, gdzie nie było reakcji sprzedających, tylko było kupno. Także myślę, że 8300 na 8300 możemy się zatrzymać w tym momencie, jeżeli chodzi o bakt, po czym. To jest, i sobie to sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Może to sobie rozrysuję, żeby było ciekawiej. Mamy cyk. Zejdziemy do 8300. To będzie wszystko przed baktem. I tutaj zakończymy kontrakty. Po czym zejdą jeszcze niżej, wybić kolejne poziomy. I dopiero nastąpią wzrosty. A kolejne poziomy mogą być to nawet okolice 700 lub 6900 lub 6600 i ja przy tym zostaję. Czas zweryfikuję. Najbliższe dni zweryfikują, czy tak będzie. I później dopiero będziemy szli wybijać kolejne szczyty. Tutaj podejrzewam, że zrobimy sobie jeszcze podwójny szczyt, zanim to wybijemy. Znowu damy sygnał sprzedającym, bam, a potem zostanie impuls wybijający stop lossy, oczywiście, tak jak miało tutaj miejsce. To jest moja teoria spiskowa, w cudzysłowie spiskowa, śmieję się oczywiście, na temat poruszenia się Bitcoinem, ale jak widzimy jest tutaj istotna manipulacja, ta świeca to potwierdza, wybijająca te stop lossy tutaj, które były na spadki, tak, czyli osoby sprzedawały z tego poziomu, raz sprzedawały, drugi raz sprzedawały i tutaj zostały wyczyszczone tą świecą, tym impulsem, po czym mieliśmy mocne zejście. Ja tutaj mam pozycję oczekującą na spadki i na sprzedaż Bitcoina. Jak to się nastąpi, to Wam pokażę, że rzeczywiście tego Bitcoina sprzedałem, pozycję otworzyłem, żeby nie było tylko, że mówię. W sumie nie, Wam nie muszę udowadniać, ale chcę Wam po prostu pokazać, że rzeczywiście tak było. Ok, ja tu czekam na dojście do tego poziomu. Tu mam ustawiony alert. Ja dotąd. Tak, 8400, 8870, 8850, zależy od giełdy i dojścia do tego poziomu, przetestowanie. Tutaj mamy ten knot, czyli będzie fajny poziom 8300. Mówiłem o tym wcześniej na swoich mediach społecznościowych, jak to się mówi, no tych krótkich takich, kurczę, zapomniałem. Story na Instagramie i na Facebooku. A więc ten poziom będzie do przetestowania i. Tutaj kurs na 99% się odbije, jeżeli będzie spadał. Będzie jakaś reakcja, może nieduża, ale powinna być. I pod to też będę sobie zagrywał na pewno. No i te poziomy, na to czekam i potem zobaczymy wzrosty. Także na spokojnie, jeszcze 10 tysięcy w tym miesiącu, styczniu, nie będzie. Taka jest moja tutaj hipoteza na ten temat. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie. Bardzo jestem ciekaw waszej opinii. Jeżeli macie jakąś swoją analizę, możecie wrzucić link, tylko najpierw napiszcie komentarz osobny, że rzucacie link, ponieważ muszę Wam udostępnić ten link, żeby on się pokazał w komentarzach. Ok, tak to właśnie wygląda, także za chwilę kolejne materiały nagrywam z rynku Forex. Do zobaczenia w takim razie w środę. Życzę Wam miłego tygodnia. Niech Bitcoin będzie z Wami. Piona.